Witam wszystkich. Dzisiaj montaż tuza. Muszę cofnąć troszeczkę. Widzicie, już ładowanie nie łypie. Czasami, a jak włączymy światła, też nie. A wszystkie? Ty też. O, i łypie. Już nie. Takie ma takie napady. Ale ładowanie cały czas jest. Będziemy montować tuza. Będziemy montować tuza. Ja tam stanąłem sobie na równym, ale nie wiem, czy tamten odjedzie. Sobie cofnę jeszcze tutaj. O, może tak będzie dobrze. Przegląd już zrobiony. To już odczepione. Teraz śruby. Tutaj do góry będziemy musieli. Nie jedzie. Do głowy trzeba robić. A do głowy. Do głowy. Do głowy! Poszło ładnie. Daj do góry. Dobra. Weź tak pochyl troszeczkę. O tak. Jeszcze. 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 Dobra, do góry. Dobra, wiedź trochę. Dobra, daj do góry. Dobra, stój. Stój. Dobra, zgaś go. Już resztę ręcami sobie poprawimy. Luzować chyba wystarczy. Będzie... Dobrze będzie to kręcać? No co, to przecież to nie jest ten. Patrzymy. Wszystko było w zestawie, wszystko pasuje, gwinty, śruby, złączki. Przewodów jest długo, żeby sobie tam zagiąć odpowiednio. Dobra. Druga. Będę musiał jeszcze zobaczyć, która strona, który przewód, do którego by mi pasowało.
Tutaj tak blisko wychodzi. Tędy już pewnie. To jest bardzo tak. No ale bliziutko wychodzi, żebyśmy tu nakrymy. Nie, może ten. Może da radę. Dobra, trzeba będzie te przewody chyba pozakładać, a później dokręcić, ale nie. Dobra, trzeba, nie wiadomo, który przewód do którego. Zmiana być. Dobra. Ten będzie tutaj. Tak, ten był na dole. Tamto już? No, już, zakręcę. Czyli te gumki są, są tutaj. Pójdzie nasadzić? Czy jak? Teraz, teraz nasadzić może. O, o. I... Tylko trzeba to poluzować tą opaskę. Trzeba kręcik przynieść. Tu jest przymocowany. Na razie tutaj opaskami prowizorka, ale to trzeba będzie dokładnie chyba takie mocowania kupić, nie ma czasu. I teraz tak, teraz jest zablokowane, żeby chodził góra dół, to dwie wajchy muszą być do tyłu. Tu jest fajne takie zabezpieczenie, bo teraz nie przesunie. O. O. I wtedy jest siłowe w dół i w górę. A ta wajcha jakby będzie tak, to będzie pływające, do góry będzie podnosił, do dołu będzie opadał własnym ciężarem. W dół dwie wajchy całkowicie zamknięte na wyjście hydrauliczne. No tak, to będzie to wyjście hydrauliczne. Udało się, w dół będzie opuszczanie, do siebie podnoszenie, czyli dobrze, udało się dobrze podpiąć. Elegancko. Tu jest podpięte w taki sposób. Tutaj od góry, bo jakby od boku, jakby było z boku, to by nie było dojścia do tych portów. I tutaj tak samo, tu od dołu. Tak to wyszło, tam się gdzieś jeszcze opaskami przypnie. Tędy szmędy. I ma być. Jeszcze tutaj tak. Dłuższe śruby były w zestawie, dłuższe i krótsze. Tutaj na dwie, tutaj na dwie i tutaj jeszcze skręcone też, czyli z przodu na cztery. Jest to TUS MGM. Teraz jest blokowane. Czyli dobrze widać. Teraz możemy odblokować. Na tym otworze tak jakby więcej luzu. Na tym jeszcze może być, tam się też upiera. Albo zblokowane, zamknięte tak. Bardzo fajny tuż, bo mocno wysoko podnosi, a jak upuszczę, to do samego dołu, aż upiera, czyli ładnie tu jest konstrukcja zrobiona.
O, zaczep, tutaj amortyzacja, czyli nie podokręcany chyba? Nie, podokręcany, nic nie cieknie. Nic to jeszcze zobaczymy. O, akumulator hydrauliczny, amortyzacja, tak wyłączona, tak otwarta. No wiadomo, przy amortyzacji musi być troszeczkę lekko opuszczone, żeby miało miejsce i pracowało. No i co jeszcze? Ta kostka. Chciałem taką kostkę, nie chciałem taką na jeden przewód. Można było na jeden przewód i też by było. Ale mówi, jak tego, to będzie tutaj można jeszcze zrobić funkcję pływającą. W razie jakby zaszła taka potrzeba. O, a ten klęku. Pompę wyciągaliśmy hydrauliczną, ale się okazało, że nie wiem, czy będzie widać, jak mam to ustawić. Nie ma, zcięło frezy na pompie, frezy dobre, a w tym ścięło. I tak to. Ścięło frezy i klęk przy przebiegu 15 200 równo. Stuza to by było na tyle. Zobaczymy się w innych pracach. Trzymajcie się, na razie i cześć.